Co ty w ogóle sądzisz o Robercie Lewandowskim? Jejku, ale on to potem obejrzy. Nie, uważam, że jest bardzo pracowitym, bardzo zdolnym, honorowym człowiekiem. Nie, to, wiesz, ja się nie znam z Robertem tak bardzo dobrze, znam się bardziej z Anią. Oczywiście miałam okazję tam z nim gadać i ten, ale to nie jest jakby, to nie jest mój jakiś super kolega, ale z tego, co tam go obserwuję i z tego, co słyszałam o nim od osób, które są bardzo z nim blisko, to jest spoko koleś. Ty z Anią i z Robertem znasz się też prywatnie. Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? Na obozie u Ani. Tak, to było nasze pierwsze spotkanie i pamiętam, że jechałam tam z takim nastawieniem, dobra, to muszę teraz pokazać, że też mam tą sportową żyłkę w sobie i bardzo, bardzo się postarać. No i myślę, że dałam naprawdę, za każdym razem daję dużo z siebie i staram się jak najbardziej mogę, ale wtedy to postawiłam sobie to za cel, honor. Mówię, nie, to wiesz, musi być szacunek do trenera i do sportowca. Tak, to było podczas nagrywania programu Kuba Wojewódzki. Chwilę potem, jak zostałam i z Polonią, to było bardzo miłe spotkanie. To już, wiesz, zaraz minie nam 11 lat znajomości i zobacz, mimo tak ogromnego sukcesu, jaki osiągnęli i Robert taki sukces ogromny osiągnął i zmiany miejsca zamieszkania, to jakby dalej mają kontakt z ludźmi, wiesz, z dawnych lat, a w ogóle to jest takie cudowne, jak obserwuje się ich, kiedy przyjaciele z liceum dalej są przy nich i to są tacy ludzie, którzy podejrzewam, że znają ich najbardziej i mogą jak najwięcej o nich powiedzieć. I to jest piękne, że ktoś jakby pielęgnuje te przyjaźnie od ponad 20 lat i ci przyjaciele cały czas są, uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach, takich uroczystościach rodzinnych i to jest na przykład dla mnie też godne podziwu, bo ja sama mam takie przyjaciółki od 12 lat i cały czas mamy kontakt, więc to w takim razie oni są po prostu cały czas tymi samymi ludźmi, skoro ci ludzie cały czas przy nich są.